dzisiejszym wydaniu magazynu z ratusza chcemy przekazać Państwu kilka informacji o przykrej sprawie, jaką była awaria w godzinach popołudniowych i wieczornych w dniu 27 lipca bieżącego roku w suwalskiej oczyszczalni ścieków. Ustaliliśmy przyczyny tej awarii. No, najsłabszym elementem w całym tym systemie okazał się człowiek, bo osoby, które tam pracowały, nie dopełniły swoich obowiązków, nie monitorowały tego, co się dzieje, działo na oczyszczalni ścieków 27 lipca w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oczyszczalni ścieków wpłynęło do Czarnej Hańczy przez 6 godzin około 2,5 tysiąca metrów sześciennych podczyszczonych mechanicznie ścieków. Winni już zostali ukarani, stracili pracę i stanowiska. Faktem jest też, że awaria spowodowała śnięcie około 120 kg ryb, które w sobotę i niedzielę zostały z rzeki zabrane. PEWiK zobowiązał się do zarybienia rzeki w ilości trzykrotnie większej niż ilość ściętych ryb. Dobrym w tym wszystkim jest to, że próby wody pobrane 30 lipca przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i opublikowanie w postaci komunikatu tego, co wynika z tych badań 1 sierpnia, uspokoiły nas troszeczkę, że nie ma zagrożenia, ta jakość wody jest podobna, jaka była przed awarią. Dlatego też należy podkreślić, że nie nastąpiło istotne pogorszenie jakości wody. Nie było również z tego tytułu zagrożenia dla korzystania z kąpieli w jeziorze Wigry, a wyniki przeprowadzonych ostatnio badań bakteriologicznych przez Sanepid, opublikowanych w tym tygodniu, są korzystne. Nie ma zagrożenia, nie ma katastrofy ekologicznej, że przyroda na tyle jest przygotowana, żeby też w pewnym sensie, tylko to wymaga czasu, oczyszczać się z tych złych związków właśnie, które trafiły do jeziora rzeki Czarnohańczy. Wnioski z tego zdarzenia zostały już wyciągnięte, a proces oczyszczania ścieków jest pod pełną kontrolą i monitoringiem. Wszystkim miejskim jednostkom komunalnym wydano też polecenia przeglądu i weryfikacji obowiązujących procedur oraz dokonanie analizy ryzyka. Ponad 2000 mieszkańców Suwałk, którzy złożyli jako pierwsi wnioski o wydanie suwalskiej karty mieszkańca, otrzymało w tym tygodniu SMS z wiadomością, że ich karty są gotowe do odbioru. Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, przekazał symbolicznie 3 mieszkańcom naszego miasta w poniedziałek 13 sierpnia pierwsze karty. Ważne jest to, że osoby, których SKM-ki są już gotowe, otrzymają z Urzędu Miejskiego w Suwałkach SMS-a z zaproszeniem do odbioru karty. Ci, którzy takiego SMS-a jeszcze nie dostali, muszą jeszcze chwilkę poczekać. Druk ich kart trwa. Te karty będą wydawane na ulicy Noniewicza 71, tam gdzie jest filia Urzędu Miejskiego, tam gdzie właśnie trwa praca nad przyjmowaniem wniosków i nad później generowaniem tych kart. No oczywiście chcemy poprzez ten symboliczny taki akt przekazania kart zachęcić naszych mieszkańców jeszcze, żeby jak najszybciej wnioski swoje złożyli. Oczywiście za kartą mieszkańca kryje się system ulg i zniżek albo w ogóle zwolnień z różnych odpłatności, chociażby za przedszkole miejskie nie płaci się nic, jeżeli jest się właścicielem, to posiadaczem takiej karty. Można poruszać się autobusami komunikacji miejskiej, ale to dotyczy dzieci, młodzieży i studentów. A 3 września już rozpoczyna się rok szkolny i warto zadbać, żeby właśnie te karty trafiły do dzieci, które funkcjonują tutaj na terenie naszego miasta. Warto wspomnieć, że program Suwalska Karta Mieszkańca cieszy się już teraz bardzo dużym zainteresowaniem. Od początku lipca suwalczanie złożyli 1806 wniosków o wydanie ponad 4208 kart. Do programu przystąpiło też 11 przedsiębiorców z usług, których w minimum 10% zniżką będą mogli korzystać mieszkańcy. Program startuje od 1 września. Jak każdego roku mamy bardzo dużo remontów naszych obiektów, no i widzimy, te prace jeszcze trwają. Ostatni przegląd, który został tutaj przeprowadzony przez służby mi podległe, ale również i osobiście wizytowałem niektóre przedszkola i szkoły, daje taki obraz, że co chodzi o przedszkola, to nie jest źle,
Przedszkole numer 1 i 2 jest w fazie odbioru. Przedszkole numer 5 i 6 troszeczkę jest tutaj gorzej, ale przedszkole numer 5 zakładany termin dla wykonawcy to jest 15 września, czyli tutaj trzeba się spodziewać, że te prace po 1 września jeszcze będą trwały. Stworzymy lepsze warunki przede wszystkim suwalskim dzieciom i również nauczycielom. No, te przedszkola stają się tak wizualnie przyjazne, nowoczesne place zabaw, sale odnowione, no i elewacje tych budynków, bo to termomodernizacja była budynków zewnętrzna, no, zachęcają do korzystania właśnie z miejskiej przedszkoli. Drugie liceum ogólnokształcące na ulicy Kościuszki, moja wizyta teraz w ostatnich dniach i również wgląd w sytuację na miejscu utwierdzają mnie w przekonaniu, że 3, nie 1 września młodzież wróci do drugiego liceum ogólnokształcącego i myślę, że te wszystkie rzeczy będą uporządkowane. Najgorsza sytuacja w mojej ocenie występuje w szkole podstawowej numer 9 na ulicy Hammerschmidta. Tam prowadziły ciągły monitoring. Spotkałem się 2 tygodnie temu z służbami tutaj odpowiadającymi za nadzór nad tą inwestycją, ale również i z wykonawcą. Wykonawca złożył obietnicę. Teraz przedwczoraj byłem i widziałem osobiście, czy jest postęp, czy nie. Widzę, że więcej osób pracuje przy tym remoncie, ale widzę, że tempo tych prac nie gwarantuje tego, że ta inwestycja będzie zakończona przed rozpoczęciem roku szkolnego. I coraz więcej wykonawców narzeka, firm budowlanych, że nie ma ludzi do pracy. I to jest chyba podstawowy problem, który powoduje jakieś tam opóźnienie w realizacji tych inwestycji.